Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z VO Rising. Kochani, zbudowałem sobie przed sekundą furnace i wrzuciłem cały tutaj nasz copper ore, który już się powoli przetapia. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko wyruszyć znów w trasę, tylko jest niestety dzień. Wyruszyć w trasę po kolejne surowce, które zostawiliśmy w starej bazie. Więc powolutku, powolutku, nie wiem czy da się tutaj, da się sprintować, wow! I to mocno. Więc fajnie, 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 tylko trzeba też pamiętać, żeby zaraz nie spieprzyć czegoś. Bo tu jest bardzo dużo niebezpiecznych jednostek. To są same bandit campy. Tak, teraz musimy ewidentnie w lewo i na drzewo. O, nie ma. Dobra, teraz tędy. Naprawdę wybraliśmy sobie serwer, gdzie jest od cholery graczy, więc bardzo prawdopodobne, że zaraz kogoś tu spotkamy i dostaniemy w pierdziel. O. Szczęście podróżowanie w dzień jest chyba mniej niebezpieczne właśnie, bo jest słońce i ludzie wtedy nie wychodzą zbytnio ze swoich baz. Oby tak było. Dobra. I teraz tak, gdybyśmy skręcili teraz w lewo, to byśmy zaraz mieli przejście raczej w prawo. O, jakoś FPS-y spadły. FPS-y proszę nie spadać. FPS-y proszę nie spadać. Nieładnie, nieładnie. Dobra, są tutaj nasze... Znaczy nasza piękna baza poprzednia. Dobra, Moon is rising. Dobra. Chodź z tego konika. Chodź do dziadzi, dziadę cię na kunia wsadzi. I teraz zobaczmy, czy my w ogóle możemy sobie dismantlować to wszystko. Chyba możemy. Możemy, oczywiście, że możemy. Bardzo dobrze. Wiele tych przedmiotów chcę zniszczyć. I sobie pozabierać do siebie w tamtym miejscu. Miss Brazier. Zabieramy to. Zabieramy sobie to. Simple Workbench. To też możemy sobie zebrać, bo to i tak nam nic nie daje. No, sawmill, tutaj jest sporo tego wszystkiego. Nie chciałem tego zrobić. Pięknie. Research desk, tu nie mamy nic. I też zabieramy. Odzyskujemy 75% surowców. Dobra, co mi się przyda w tamtym miejscu najbardziej? Najbardziej mi się przydadzą deski na pewno, drewno. Góry trochę, myślę, że tak. Sulfur ore. Tutaj jest sawdust, to raczej nie. Weźmy sobie też trochę kamienia. Kolejne drewno. A idę sobie zbieramy przy okazji. To myślę, że też możemy zabrać. I to możemy zabrać. No i to chyba by było na tyle. Blood Essence jeszcze sobie weźmiemy też. Dosyć takie... Takie spoko. Briki, kamyczki i inne różne rzeczy. Dobra. Nie mamy więcej miejsca chyba. By to zobaczę tylko. Niby jest ten take all. Czego nam się to wszystko postakuje? Co jeszcze możemy wziąć? Tu już wziąć nic nie mogliśmy. A, weźmy sobie jeszcze to w ten sposób. O! I jest elegancko. Myślę, że już za drugim razem będziemy mogli bez problemu ogarnąć wszystkie przedmioty.
Admirker. To możemy sobie... A to chyba... Mojego kumpla. Tak, to jest od mojego kumpla. Zlecimy. Kolejną stronę. Wyjmijcie takie turne. Po naszych... bazach dwóch. Będę chciał tamtą sobie już wywalić, bo jest mi niepotrzebna, a drugi konik. Szkoda, że nie mamy innego miejsca. Może nawet... byłbym skłonny po tego konia wrócić. Bo musiałbym go zabezpieczyć najpierw. Ale to już jak będziemy wracać... zostawię te przedmioty. Wrócę na piechotę i dopiero wtedy... wrócę po następne. Co ja gadam? Jezu, ja nie myślę dzisiaj. Zostawię przedmioty, wrócę na piechotę po nowe przedmioty. Przy okazji wezmę tego konia. I dopiero z nowymi przedmiotami już polecę znów z drugim koniem do naszej nowej bazy. Tak będzie chyba najlepiej. Inventory is full. A na łosiu jeździć się nie da? Nie da się. Kurde. Dobra. Jest nasza baza. Tak jak mówiłem, konia co zostawiamy. W sumie spoko mieć dwa konie. I tak, to nam się cały czas przetapia teraz, więc możemy sobie dołożyć jeszcze więcej tego copper ora. Mamy już 15 sztuk w razie czego. Blood press, chciałbym sobie simple workbench ogarnąć. My mamy tutaj jakąś skórę, mamy skórę. I nie mamy miejsca już zbytnio. Możemy copper axe sobie w końcu zrobić. To by było spoko. To by było spoko. Ale pamiętam, że my sobie również odblokowaliśmy nowe skrzyneczki. Są to nowe skrzyneczki. Research domains to nie jest to. To jest tu. I potrzebny jest niestety copper. Ale trzyma do 21 przedmiotów, więc spoko. Więc spoko. Są dwa, są dwa. Zróbmy sobie nową skrzynkę. O, nawet fajna. I ma dużo miejsca. Dobra, to całe drewienko zostaje. W sumie, to sobie możemy wsadzić tu już. Mam prawie na 3 dni w sumie przedmiotów, więc luz. W sumie luz. No i tu oczywiście żadnego miejsca nie ma. Ojej. Dobra, zróbmy sobie jeszcze małą skrzynkę. No tylko drewno potrzebuję, więc się nic z tym nie dzieje. Oki. Tak jak powiedziałem, teraz idziemy na piechtę. W ogóle ten niedźwiedź poszedł spać. Dobra, śpi. Nawet cię nie skrzywdzę. Wygrałeś życie. Wygrałeś życie. Mam nadzieję, że znajdziemy tego konia, bo dwa konie by się w sumie przydały. Jakbyśmy jednego, nie daj Boże, stracili. To tak, teraz mieliśmy iść... prawo. Creature 8%. Coś tu złotego jest. Halo, co to jest? Whetstone. Ktoś nie wziął. Ktoś nie wziął tego wszystkiego. Brute. O, Brute 73%. Roach 77%. Korci.
to ta kurwa psikutas. Oj, kurwa, naprawdę. Typ we dwójkę, typy, kurwa, nie wiadomo z czego. Niedojebani totalnie. Szkoda gadać. Mam nadzieję, że nie straciliśmy niczego z przedmiotów. Oj. Szkoda gadać. No nie straciliśmy zbytnio surowców, więc dobra. Czy surowce straciliśmy, ale tam i tak nie było zbytnio. Nie st... A, już myślałem, że straciliśmy siekierkę, ale nie, na szczęście nie. Dobra, no dużo nie zyskali. A trzeba pamiętać, że tam takie pojeby latają. Małe peniski. Małe peniski. Inaczej bym tego nie nazwał. Inaczej bym tego nie nazwał. No dobra, idziemy dalej. Próbujemy. Mam nadzieję, że mnie tym razem nie zabiją, no bo trochę tych surowców tu jest. Trochę tych surowców tu mamy. Mam nadzieję, że będzie tutaj ten koń. Mamy rozwalone buty i wszystko mamy rozwalone. Nie wiem, jak to naprawiać nawet. Będę musiał chyba zaraz wyczytać gdzieś w wiki. Jak naprawiać przedmioty? Część pierwsza. I tu był po lewej stronie chyba ten kuń, nie? Panie kuniu. Halo, dzień dobry panu. Albo pani. Nie ma go. Niestety go nie ma. Szkoda. Bardzo szkoda, bo przydałoby się jednak zapierdzielać na tym koniu. O tak, teraz będziemy się starali jakimś cudem tutaj poprzechytrzać tych gałganów. Jakoś przejść. Oj. Nie wiem, czy dobrze, że idę tą samą drogą. Dobra. Przechodzimy jakoś powoli, powoli, powoli. Nawet nie patrzę na to, czy mam jakąkolwiek krew czy coś. Jedynym moim tutaj pragnieniem jest dotrzeć z tymi przedmiotami do bazy. To jest moje jedyne tutaj natchnienie w tej chwili. Czy wiecie, to nie jest coś tak, że ja takich ludzi obwiniam, bo tacy ludzie po prostu są mało inteligentni. I się, nie wiem, mszczą na słabszych graczach, bo sobie nie radzą na wyższych poziomach, no. Taki kompleks małego peniska, no, inaczej tego bym nie nazwał. Ale zresztą jebał ich pies. Tak dużo nie straciliśmy. Teraz trochę wkurwili. Ale dzięki niemu jesteśmy szybciej przynajmniej tutaj z powrotem. I udało nam się nawet dotrzeć z powrotem. O dziwo się udało. No tylko teraz posegregować te przedmioty to będzie naprawdę ciężko. Tyk. Następne poklikamy sobie troszkę. I
I ostatnie. Dobra. Teraz przydałoby nam się jeszcze... Jeszcze jedna skrzynka, to by się na 100% przydała. To jest pewne. Dobra. Jest skrzynia. I teraz znów wracamy w to samo miejsce. Ja wiem, że troszeczkę nudny będzie to odcinek, ale i takie muszą być. Znów nie boję się przynajmniej, że mnie zabiją. I im w oko. I im totalnie w oko. W okazji może jakiś złom pozbieramy. To mnie bije ta. O. O kurde, zasnowali mnie. No, zostaw tam mnie. Jesty poziom bruta, aj, znaczy trzeci poziom bruta. Dobra, zsiemy. Trochę tej krwi mam już mało. Trochę tej krwi nam się mało zrobiło. Zbieramy cały ten złomik i lecimy dalej. I lecimy dalej. To, co ogólnie wy widzicie z tego budowania, to jest dopiero tak jakby pierwszy... Vampire Hunter, o nie. Prawdziwy Vampire Hunter. To prawie jak Monster Hunter. On ma czaszkę. On jest mocny. Au, wow, 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 wow. Au, wow, 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 wow. Tak to jest właśnie, jak się podróżuje w dzień. Tak to jest, jak się podróżuje w dzień. Ops. Po cieniu, powolutku, powolutku. Lecimy dalej. Wolf, 9%. Warrior też 9, ale jego sobie nie bierzemy. On niech spada, Roach 1% też nie chcemy. Za mało, za mało. Jakiś niedźwiadek sobie lata. Tu skręcamy w prawo. 9, 7, 7, 2. Nie warto sobie nawet szczępić ryja. Dobra, no wróciliśmy. Udało nam się tu wrócić. Ops. Tylko tak, tam nie zrobiliśmy sobie w ogóle kopina. I to może być dla nas problematyczne dosyć. Aha, nie możemy zesmentować, kiedy są przedmioty w środku. No dobra. B. Rozwalamy to.
Widzicie, na przykład jak budujemy ściany, to tych palisad nie musimy w ogóle tworzyć, a tutaj trzeba. Znaczy, trzeba je rozwalać pojedynczo, to jest trochę słabe. Znaczy, trochę drewna padnie z tego. No, to jest jeszcze wejście. Pyk, pyk i tak jakby nas tu w ogóle nie było. Dobra. Zabieramy sobie jeszcze tej kości stąd. Zabieramy to. No gdzie ty masz jeszcze cokolwiek tutaj? A, to też trzeba. No dziwne, nie powiem. To wszystko musi być tak połączone. Dobra. I ostatni. I naszej bazy tu już nie ma. Jak tam z przedmiotami? No trochę tego mamy. Tak się zastanawiam, czy by Bjornowi tutaj nie podrzucić trochę tych surowcy. Bo jemu to wszystko teraz opada. Możemy mu coś podrzucić. Mogę mu spitować 125. A co mi tam? A nawet więcej. 18 godzin powinno mu starczyć, żeby wszedł i sobie tutaj w razie czego porobił więcej. A on na pewno do mnie dołączy tutaj. Na pewno do mnie dołączy. Dobra. A sobie jeszcze weźmy ten copper ore przy okazji. Jak tu już jesteśmy, to zbieramy. I wyruszamy w kolejną podróż już do naszej bazy, którą będziemy pewnie do końca już teraz rozwijać. I oby tylko teraz szczęśliwie dojść, bo mamy sporo tej krwi. Której serio nie chciałbym stracić. Bo tego jest trochę za dużo. Zauważyłem ogólnie, że co po niektórych się zamieniają w te szczury jeszcze. To jest chyba umiejętność dopiero na poziomie 30. Coś takiego. Warrior. Nic ciekawego. O, jakiś crossbow wyleciał? Zaraz zrobimy... Zrobimy obczajkę. Tam coś leci, kurde, dobra. Może go wychujamy delikatnie. I te buraki cukrowe normalnie w nocy wychodzą na żer. I to już dobre nie jest. Tu w lewo skręcamy, tak. Wiem, że jeszcze da się łowić ryby, to też trzeba jeszcze obczaić, jak to działa wszystko. Ale teraz głównie będę starał się naprawić swoje przedmioty. Trochę lipa, że tak chodzimy porozwalani. Trochę lipa. Dobra, tu w prawo. Akurat jeżeli ktoś lubi PvP, to chyba właśnie najlepszym sposobem jest wbicie na te 2 versus 2. Znaczy 2 na 2. No w sensie grupki dwuosobowe. Bo z dwójką sobie jeszcze człowiek jako tako da radę, gorzej jakby się czwórka wpieprzy. To już wtedy tak kolorowo nie jest.
Chyba nam się udało. Chyba nam się udało. Nie może być. Nie może być. Naprawdę chyba nam się udało. Uiii, udało się. Jesteśmy, żyjemy nawet. Dobra, przydałoby się ulepszyć Castle Heart. 12 koperu. 12 koperu, trochę tego. Widzę, że koperu nie dostaliśmy z tego, niestety. Upgrade. No już teraz tych krwinek mamy sporo. Naprawdę sporo mamy krwinek. Już na 4, prawie 5 dni spokoju, jeżeli chodzi o naszą bazę. Ale chyba i tak się ją ogólnie zrealizować da. Zbierajmy sobie te krwinki do końca, żeby sobie dosadzić tu, gdzie było wsadzone. Ale i tak będę teoretycznie będę sobie rozbudował tą bazę. Więc i tak będziemy z tego korzystać. I znów nie ma miejsca. Znów nie ma miejsca. I sobie chyba jeszcze jedną skrzynię zrobię dużą. Planki są potrzebne. Ja planki położyłem. To są planki. Sobie też możemy podrzucić. Ogólnie te kości możemy sobie wszystkie tam powrzucać. Mamy jeszcze jakieś kości? Mamy tu 500. Lata. Coś niszczy. Gnojusy jedne, no. Chcecie mi chatę prześladować, gnoje. Dobra. No tak. Mamy trochę spokoju. Drewienko sobie wrzućmy. Tu jakieś hajdy i tak dalej też sobie wrzućmy. Co tam się tak ciora? Co się tam tak ciora? Bone crossbow. Ej. Czyli są tu zasięgowe rzeczy. To też się będziemy z tym bawić potem już. Dobra, wiecie co, zwykłą skrzynkę sobie zrobimy nawet gdzieś tu. Jak blocked by small stosh. Nic nie jest zablokowane, tylko chwilowe. I w workbenchu mieliśmy kolejny toporek, o właśnie. Teraz zbieranie drewna będzie czystą przyjemnością. Zobaczmy co się tu dzieje. Co tu się tak tłukło? Ej, no teraz znacznie lepiej. Teraz znacznie lepiej się to ciora. Ale tak, skoro sobie będziemy robić te place tutaj, to musimy wziąć te czerwone krwinki, które zostawiliśmy tutaj. I teraz tak, fundamenty i możemy sobie to ogarnąć w dwie strony. To jeden. Stone'a nie mamy. Stone'a panciowi zabrakło. Ile mam tych fundamentów w tej chwili? 24 na 80. Dałoby się rozejrzeć dokładnie, na jakim miejscu stoimy i gdzie moglibyśmy się rozbudować. Jeżeli rozbudujemy się w tą stronę... Weź, weź! Kurde, nie trafiłem. Uuu! Nikogo nie ma w domu, spadaj na bambus! Spadaj na bambus! Nie ma nikogo w domu! Nie ma nikogo
W domu. Ja się i tak tu rozbuduję, nawet nie będziesz wiedział. Ops, ops. Ops. Czego znów nie mamy? Znów stone nie mamy. Znów nie ma stone'a. No to panie stone, proszę mi tutaj przyjść do ręki. Też nie ma stone'a. Jest stone. Ops. I tak, tu zaczęliśmy. I jest git. I teraz teoretycznie. Teoretycznie, czysto teoretycznie. Próbujemy stone bricków. Tylko jak zrobić stone bricki? To jest pytanie za milion punktów. Jak zrobić stone brick? Sun is rising. Dobra, włączamy. Jak można zrobić staniarkę? Jak zrobić staniarkę? Hi, don't be afraid. We are neighbors. Dobra, to mamy fajnego sąsiada w końcu. Jakiegoś normalnego. I właśnie to jest to, że możemy zmienić się w małą formę szczura. Tylko pytanie, jak to zrobić? Jak to cholera zrobić? Blacksmith. Jak odblokować sobie Blacksmith? To jest pytanie za milion punktów. Tutaj blokowaliśmy sobie wędkę. Tannery, to jest tailoring. Ale nic innego tu nie widzę. Nic innego tu cholercie nie widzę. Chyba, że to jest gdzieś tutaj. Boarding stairs, nie. Mirrors też nie. Może gdzieś tu. Woodworking bench. Tego chyba jeszcze nie mieliśmy. Simple workbench, a to jest woodworking bench. Chyba, że jest tutaj jeszcze coś takiego jak stone working bench. O, tutaj to jest. Trzebałem 4 whetstones. 4 whetstones. Mamy tylko jeden. Tylko jeden whetstones. Tam mielibyśmy więcej, oczywiście nas kurde zabiły pajace. O, dobra, mamy 4 whetstonesy. Jak my to teraz zrobimy, to odzyskamy tylko dwa. Więc tych whetstonesów nie ma, prawda? No niestety chyba nie. No niestety na pewno nie. No na pewno nie ma. Dobra, czyli potem będziemy musieli szukać whetstonesów. Było to. 8 desek i 4 kopery. Dobra, zróbmy sobie to jeszcze na szybko. Jeszcze 8 desek, prawda? Gdzie ja deski wsadziłem? To jest pytanie za milion punktów. Gdzie ja deski wsadziłem? Kurde, faja. Tu są dechy. No tak, tego miejsca naprawdę już teraz mamy jak na lekarstwo. Totalnie mało. Totalnie mało. Koniku, odejdź proszę. Kurde, nie mam czasu już. Nie mam już czasu. Grinder. Totalnie tu nie ma miejsca na to. No dobra, niech stanie tu na razie tak. I tu możemy robić różne tego typu rzeczy, tak jak stone bricki i stone dusty. Ej, dobra, spoko. Możemy nawet robić clay moldy. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro.
A my widzimy się już pewnie w odcinku z Darkwooda, który wejdzie jutro. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej!